Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zaczynaliśmy z rankingu 400, aktualnie to jest 874. No, celem jest zrobienie rankingu, myślę, że 2400. To będzie takie fajne, myślę, że trudne dosyć w sumie też. Trochę ta seria też potrwa. No cóż, dzięki serdeczne za komentarze pod filmami, one są ciekawe. Czytam sobie chętnie i dziękuję za łapki w górę. Algorytmy to bardzo, bardzo lubią. Lecimy tutaj już z tematem. Mamy przeciwnika. Włochy, moi drodzy. E4, B6. Tak grywają, ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Budujemy sobie od razu centrum i skoczek na C3. Jeżeli przeciwnik zagra E6, żeby zagrać tutaj gońcem, to możemy A3 zagrać. Jest skoczek na F6, ale skoczek na F6... No to już mnie bardzo kusi, żeby zagrać E5. Dlaczego by tak nie zagrać? Skoczek wejdzie prawdopodobnie tutaj. I teraz się zastanawiam, czy zbić. On zbije, zagrać C4, mocne centrum zbudować. Czy też postraszyć go ruchem goniec na C4, bo jak zagra tak, to mu wybije do końca i zamknie sobie tutaj diagonale i zepsuje pionki. Z drugiej jednak strony goniec C4, ale chwila, nie mogę tutaj, bo dostanę tutaj plombę. No właśnie, to już mi się zapala lampka. Nie, wyprowadźmy sobie po prostu skoczka. Zostawię tego skoczka tu w centrum, nie w centrum, tylko na polu C3 i od razu wybijemy pionkiem. Pionki zdwojone. O, fatalny ruch. Goniec za tego skoczka to jest fatalny ruch. Goniec C4 i chcemy dać mata. A i przeciwnik widział, szkoda. No dobra, trochę się pośmialiśmy, ale coś tutaj jednak zawodnicy widzą, dostrzegają. To nie jest tak łatwo tutaj od razu wygrać. Zagram posunięcie wieża E1 z planem D5, aczkolwiek ten plan jest ok. Tak mnie kusi jednak zagrać, żeby hetmanem tam atakować pionka. Tak zrobimy. Zagram goniec D3. Tutaj na jakiegoś mata będę się przyczajał. Dobra, mamy tutaj ruch. Zagramy gońcem na H6. Szybko w ogóle tutaj przeciwnik gra. Albo przeciwniczka. Wieża na E8 ruszyć musi. I zagram sobie hetman hetman F4. Plan jest taki, żeby tutaj trzymać gońca i wprowadzić wieżę na E3, na F3 lub na H3, żeby atakować tutaj, klasycznie atakować przeciwnika w tym momencie. No cóż, pozycja białych jest na pewno bezproblemowa. Zwróćcie uwagę, że te zdwojone pionki, one nie muszą być słabe, one są tutaj dobre. Pionek broni pionka, one nie mają teraz znaczenia, gdy atakujemy. O, posunięcie G5, bardzo odważne, no to wtedy hetman E4 i tutaj są już kłopoty, kłopociki. No tutaj jest już mat praktycznie, to jeszcze F5 ratuje na chwilę, ale wtedy bijemy w przelocie. A bicie w przelocie warto znać. No to teraz... Dajemy mata na H7. Ok, lecimy dalej. Mamy ranking 882. Ciśniemy, gramy czarnymi, proszę bardzo. I czekamy na pierwszy ruch przeciwnika z Indii. 931. No już niedługo, mam nadzieję, się będziemy spotykać z zawodnikami 1000. No cóż, tutaj... Sekundy lecą. Chyba słaba opcja właśnie z internetem. U mnie też jedna kreska spadła, ale jeszcze jakoś dajemy radę. No cóż, czekamy cierpliwie. Dobra, mamy E4. Mamy E4, zagrajmy E5. Może jakiś gambit słonika tutaj zastosujemy. Oczywiście gambit słonia. To jest taki debiut bardzo rzadki. Ale C3, to no dobra, przeciwnik chce zagrać D4, ale od razu będziemy mu wtedy atakować pionka na E4. Figura już wyszła, u niego jeszcze nie. Hetman B3. Co to w ogóle ma być? No to cóż, pionka dają, to trzeba go brać, ale zaraz, hetman E4 zagra. Hetman D5 i będzie mi tu atakował. Nie bardzo chcę to zrobić. Dobra, zagramy gońcem, żeby zrobić roszadę, bo on zagra gońcem tutaj, będzie chciał pewnie atakować. Goniec B5! No zaskakujące to są rzeczy. Szybka roszada i problemy wszystkie znikają, słuchajcie. Za chwilę C6 i wzięcie pionka, bo jak za chwilę wezmę pionka, to może być... A, no to teraz mogę wziąć. Teraz to biorę na E4, bo goniec D5 nie jest groźne, a od razu atakujemy pionka F2. No, także widzimy, co tutaj się wyrabia na tym poziomie. Jeszcze tak, ale to już mam nadzieję niedługo. nie będzie już takich prostych tutaj zagrań, ale widzimy, że też no, uczymy się na pewno wykorzystywać błędy przeciwników. Przede wszystkim, zobaczcie, staram się zrobić, może nie w każdej partii, ale w większości szybko roszadę, wyprowadzić figury. Jeżeli już mam to zrobione, nie muszę tych wyprowadzać, żeby atakować już przeciwnika, kiedy on na to nam pozwala. Więc sobie tutaj już będziemy pogrywać bardzo, bardzo odważnie. No hetman z gońcem za szybko chcieli. Może gość w ogóle chciał zagrać gońcem, mu się myszka osunęła i poszedł na B5. Ciężko stwierdzić. Tak to zresztą wygląda, bo trochę na B5 to bez sensu posunięcie było. Tak jakby w ścianę chciał uderzać. No dobra, mój drogi przeciwniku. Cóż ty tutaj będziesz teraz kombinował? Nie mam pojęcia. Może skoczek na H3 chcesz zagrać, żeby tutaj bronić? Można próbować. D4 nie działa, bo wybijam. Otwiera się kolejna wtedy linia. Moim planem jest zagranie na przykład C6, D5, albo nawet skoczek C6 i tak na A5. Również można w ten sposób. Niczym to nie przeszkadza. Wszystko tutaj działa jak należy. No dobra, czekamy. Czekamy. Gość myśli. Gość cały czas myśli. Coś czuję, że będzie wykorzystywał swój czas w całości. Może spróbować jakoś sprytnie w ten sposób go jakoś tak załatwić. Może tutaj i tu. No nie bardzo chcę grać te szewczyki. Takie motywy szewskie. Chociaż już mogę sobie na to pozwolić, dlatego że mam zrobioną roszadę między innymi. No gość niestety, myśliciel się trafił, no ma prawo, no to niech myśli. Niech myśli, skoczek wziął pionka i myśli. Po piątym ruchu. Właśnie problem też u szachistów jest taki, nie mówię, że u wszystkich, ale pewnie każdy z nas to przeżył lub przeżywa nadal, że nam się myślenie włącza wtedy, gdy czujemy kłopoty, albo mamy te kłopoty na szachownicy, a właśnie cały... szkopuł polega na tym i cała taka myśl szachowa, powiedzmy, żeby myśleć przed tym i zapobiegać tym kłopotom. Na tym polega ta sztuka. Najlepsi szachiści świata to wiedzą i potrafią to fajnie wykorzystywać. No wiadomo, no to są najlepsi zawodnicy na świecie. Co? No myślał tyle, myślał i poddał. Dobra, lepsze to niż tam miał jeszcze się męczyć. 927. Dobra, zagramy znowu E5, E4, E5. Skoczek na F3, skoczek na C6 i zobaczymy. Goniec C4. Dobra, zagramy obronę dwóch skoczków. O ile tutaj zagra skoczek, będzie chciał atakować. Zachęcam, bardzo dobrze. Mamy tutaj ruch D5. I wydaje mi się, że zyskamy może tutaj fajną inicjatywę. W ogóle to jest wariant, tak się również gra. Goniec B5 prawdopodobnie powinien nastąpić szach. Dobra, mamy C6. Oddajemy tutaj pionka za rozwój, za inicjatywę. Hop, hop. I w tej sytuacji są do wyboru hetman F3, goniec D3, goniec E2, goniec D3 poszło. Dobra, niech ja sobie przypomnę, tutaj chyba trzeba grać H6. Tak, tutaj raczej H6 trzeba grać, odpędzać skoczka. Skoczek tutaj. O! To widełki. Panie kolego, no zobaczcie, jakie proste rzeczy się pojawiają. Jak zawodnicy tutaj... podstawiają. No cóż, nawet hetman E2 nie działa, bo hetman E7 i już za wszelką cenę tutaj figurę będziemy chcieli zdobyć. Skoczek E5. Ok, no to gońca po prostu bierzemy. Normalna rzecz. Goniec D6. Goniec bardzo fajnie tutaj pilnuje tych pól. Zobaczcie. Skoczek nie może nie wskoczyć. Roszada, roszada. A, i tam można było chyba tak zagrać. O nie, 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 nie. Roszada jest dobrym ruchem. Tutaj wprowadzam Was teraz w błąd. Teraz będzie opcja zbicia na H2. A3, ojej, jak to razi w oczy. Jak ten ruch razi w oczy, w ogóle co to ma być? No to co, próbujemy tutaj sztuczek. Goniec H2, po wybiciu skoczek G4 i wchodzi hetman. Skoczek G4 i wchodzi hetman na H4. O ile król zagra tutaj, to wtedy zagramy tak i będziemy tutaj rzeźbić. No ale król wrócił, to jest taka też naturalna reakcja. Możemy sobie też na takie bicie pozwolić, tym bardziej, że mamy figurę więcej. Teraz już się wyrównało, ale mamy kapitalny atak. Grozimy matem. Po zagraniu takim, no to jest szach, król, tutaj, król, no jakaś wieża wchodzi, albo hetman G2. Niebezpieczne rzeczy się dzieją. Po wieża E1 w ogóle też skoczek broni tutaj. No dobra, na H2 dać szacha należy. Mogę też taki ruch zastosować. Tylko, że ja tak chcę zagrać. Nie no, damy szacha. Król E2, hetman G2 i będę groził wieża E8. Tu chodzi o to, że po wieża E8 będę już prawie maty. Można też goniec A6 było tutaj związać skoczka, ale to myślę, że większego znaczenia może nie mieć. Znaczy, wszystko ma znaczenie, tylko w tym wypadku... Dobra... no to co? Wieża E8, skoczek musi się zasłonić. Ojej, mata w jednym nie dałem na E4. Skoczek się zasłoni i damy mata w jednym na E4. Zobaczcie, no widzicie, już się zaabsorbowałem tutaj akcją, a tu był mat. No dobrze, 900 ranking, proszę bardzo, kolejny próg przebity. Lecimy dalej, 946. Zagrajmy sobie gambitowo, znowu jakieś takie dziwolągi. Englund Gambit i zaraz, czy tu nie ma jakichś innych jeszcze pułapek? Chyba nie ma. Bijemy na D6. Hetman D4. Łe. No tak nie wolno grać. Skoczek F6. Jesteśmy zadowoleni. E4 będzie chciał zrobić widły. Proszę bardzo. Robimy roszadę. On da nam widły. Zrobi nam widły, my możemy zagrać albo skoczkiem i to odbić, albo po prostu odbić to. On jak zbije, to wieża E8, a jak zbije hetmana, no to po prostu wyrównujemy tutaj materiał. Wieża E8, no jest po zabawie. No jeszcze będzie oczywiście przeciwnik grał. Wyjdźmy skoczkiem, tu zaatakujmy, albo tutaj. Zaatakujmy od razu bezpośrednio pionka C2. Dobra, i goniec F5, również atakujemy. Nie może zrobić roszady, bo zbijamy tutaj gońca. Ok. Szacha damy. Czy król pójdzie na F1? O, poddał partię. Ok, lecimy dalej. E4, tutaj przeciwnik ze Stanów Zjednoczonych. Już 900... A6, łe. Fatalnie. Nie można tak grać, moi drodzy. Nie, no tak nie wolno grać. To próbujemy dać szewca, co? Skoro on gra samymi pionkami, to próbujemy dać szewca. Dobra, E6, szewca nie będzie. Dobra, po tym ruchu wracam, żeby mu nie prostować pionków, utrudnić rozwój gońcem. To jest nadal w porządku wszystko. Ale dziwnie tutaj gość bardzo rekreacyjnie sobie chyba podszedł do sytuacji. O! To ciekawe, już zaczyna się robić ciekawie. Dobra, gram tak, jeżeli przepcha to tutaj, jeżeli bicie, no to bije pionkiem oczywiście. No dobra, pozycja bardzo dobra białymi i ciekawa, dlatego że ten pionek z E4 fajnie może rozbijać centrum. Tutaj wspomożemy tego pionka, czekamy aż on nam wybije tego pionka, nie my. My nie wybijamy, my nie przepychamy. Robimy swoje, tu figury wyszły, trzymamy cały czas na E4, skoczek G4, za chwilę zagramy sobie H3. Zagramy H3, on zagra skoczkiem i my zagramy E5, słuchajcie. No chyba, że zreflektuje się i zagra tutaj, ale nie zagrał. Zagramy sobie E5, mamy widełki, proste widełki na dwie figurki, czyli figura zdobyta. Dobra, bijemy na F6 i wieża E1. Grajmy bardzo prosto. Tutaj przerzucamy za chwilę skoczka na G3, ewentualnie, żeby otworzyć gońca. Musimy starać się w szachach grać w taki sposób, żeby te nasze figury oddychały, żeby one miały miejsce na rozwój. My się dzięki temu rozwijamy i figury się rozwijają, dzięki temu my się rozwijamy. Brzmi to jak brzmi, ale wiecie o co chodzi. No w szachach trzeba robić rozwój, żeby robić rozwój. Jakby to nie brzmiało. Dobra, i teraz, no to co? Skoczek E5 do centrum. Zagrajmy tak. Oczywiście nie muszę od razu skoczkiem, mogę tak sobie zaplanować, ale figura więcej. Skoczek E5 po wybiciu, może pionkiem, może wieżą, zobaczymy. Chyba pionkiem w ogóle. Mimo tego, że zamknę sobie pozycję, to goniec będzie miał tutaj też przestrzeń. No dobra, gramy skoczkiem. Ten skoczek będzie tutaj tego gońca podgryzał nieco, chociaż można było też tak zagrać w sumie, sprowokować do G5 przeciwnika. Ciekawe. Dobra, lecimy tak. W ogóle ciekawe, jak zbije tym, co nie? Straszymy. Taki ruch. O właśnie, znowu widły, zobaczcie. Na tym samym polu mamy po raz kolejny widły. Oczywiście, jak hetman odejdzie, ja zbiję tu, to on mi zbije tutaj. Ale to są już kolejne groźby. Poza tym ja nie muszę też gońca zbijać w razie czego. Mogę też skoczkiem sobie tutaj zagrać. Oj, ale gość nie widział po prostu odejścia. I tym sposobem mamy dwie figury więcej, a on ma dalej 8 pionków. Będą próby mata. Dobra, tu zbijamy, otwieramy mu pozycję. No pewnie, że zbijamy. On zagra tak i my zagramy sobie... Bierzemy pionki? Bierzemy pionki. On zagra tak, zagramy gonie C4. Tutaj pionek broni skoczka. Możemy, jak on nie zagra tak, to możemy hetmanem na przykład na F3 właśnie, tak, to chciałem zasugerować. Hetman F3, bo po takim ruchu od razu jest wymiana. Przy przewadze materialnej również trzeba zachować spokój i nie rzucać się specjalnie na niego, tylko właśnie redukować figury, redukować pionki. Wszystko tutaj powybijać, prosta gra, nie trzeba za dużo myśleć, ani się wysilać. Kolejna wieża wchodzi do gry z próbą wymiany, co ułatwia zdecydowanie grę białym. Przy takiej przewadze. O, przeciwnik jeszcze sam wymienia. Proszę bardzo. Goniec E4. Kolejna wymiana się szykuje. Już nie będzie miał w ogóle figur do grania. No ale to zawodnicy właśnie tego pokroju, tak jak zauważyłem, to bardzo lubią wymieniać i nieważne, czy to daje jakieś skutki, czy nie. Po prostu lubią wymieniać figury. A efekt w szachach musi być taki, że dajemy albo mata, albo... Znaczy, no, trzeba wygrać, to nie liczy się ilość zbitych figur. Ale to wszyscy wiemy, oczywiście dookoła. No i cóż, idę pionkiem. W sumie król do centrum również może pójść, ale figury tutaj białych kontrolują wszystko. Nie trzeba się niczym martwić. Pionek idzie do góry, zaraz goniec sobie tam zagra gdzieś na E3 czy na F4. Może na F4 przyblokuje pionka i tutaj będę... się zahaczał mocniej, a można było też tam dać szacha. Pionek do góry, zawsze to troszeczkę króla przytrzymuje. Tutaj skoczek ma ochotę na pionka. Jeżeli pionek pójdzie tam, to zagramy sobie skoczkiem. Atak, obrona. Wszystko się trzyma. Jeżeli tutaj, to można pionem zasuwać, bo po takim ruchu przełomów nie ma, bo skoczek pilnuje pola C3. To też na to trzeba zwracać uwagę, w razie czego. Poza tym po takim ruchu C3 zawsze w razie co jest goniec na C1. No takie motywy, czasem możemy się nieco zestresować, ale tutaj jak sobie to obliczymy, to nie ma stresu. Po prostu nie powinno być stresu. Skoczek zbija i po problemach. No i pionek tutaj powinien zasuwać na C3. Dobra, przeciwnik poddał, zauważył, że nie ma szans. Lecimy E4. No już nie ma zawodników, tutaj widać poniżej 900, bardzo dobrze. Dobra, mamy skandynawską. Skoczek C3, hetman E6, widziałem to często. Hetman D6 to lepsze zagranie. To jest lepsze zagranie. Gramy D4, czy E5 nastąpi, zobaczymy. Dobra, i gramy sobie G3 z opcją goniec F4. Poza tym też z opcją goniec na G2. O, to ciekawy ruch, ale chyba skoczek F3 mimo wszystko. Bo za moment zagramy sobie gońcem. Zbił, my zbijemy hetmanem. Jeżeli on zbija, to my zbijamy tam. I tutaj jest bardzo duża aktywność, ale ciekawie zagrał. Goniec E3 bronię, bo jeżeli zbija, to oczywiście zbijam gońcem i cały czas się tam nastawiam na tego pionka. Chociaż taki ruch też był możliwy i w sumie on jest dalej możliwy. Niby było G3 i chciałem gońcem zagrać na G2, ale wykorzystuję tutaj to związanie. Teraz grożę takim zagraniem D5 po prostu. Długa roszada jeszcze jest w grze, ale póki co król bezpieczny, hetman nieco wyszedł. Poszło. Gość kuma, czacze, ok. Taki ruch mnie interesuje jeszcze. Wtrącimy sobie goniec F4. Czy hetman D7 nastąpi? Może nastąpić. Zagramy tak, a po takim ruchu wybijemy. A nawet inaczej zagrał. Dobra, bijemy teraz na C6 i po wybiciu hetman bije i dajemy mata. Chyba że się zasłoni skoczek. Bo jeżeli król, to bijemy tu. Zasłonił się skoczek. No to bijemy wieżę. Skoczek na B8. Bijemy tutaj, dlatego że jak on nam zbije tu, to wybijamy na B8 z szachem i wymienimy hetmany. No to nawet poszło szybciej. Ok. No cóż, taktyka działa mocno. Wracamy gońcem, bo był atakowany. Przy okazji próbujemy wymienić sobie figurę. Przeciwnik nie chce, goniec E3. I na spokojnie, duża przewaga. Nawet zrobimy roszadę, pilnujemy pionka przy okazji. Żadnych szans nie chcemy dać przeciwnikowi. No tutaj H4, możemy podgryźć słabość na G5. Zauważamy słabość, więc ją możemy zaatakować. I tak też zrobimy. Tu przynajmniej wieża też się fajnie rozegra. No to bijemy. Dobra, wszystkie wymiany nasze są. Ok, na H7. I wieża łapie aktywność. W ogóle chyba tą wieżą zbijamy. I praktycznie jest mat, jeżeli król pójdzie do góry. W naszym przypadku do dołu, patrząc z tej strony. No i co teraz, panie kolego? On napisał mi gość na czacie wait. No to wait. Pata de Lora. Indonezja. No cóż, czekamy cierpliwie na dalszy rozwój wydarzeń. Panie kolego, jak każesz czekać, no to są takie właśnie akcje denerwujące, co nie? Grają. Znaczy ja się akurat specjalnie nie denerwuję, trochę szkoda czasu, ale no trudno, tak już jest. Takie ryzyko. Czasem czas trzeba również przepalić dla resetu, powiedzmy, czy... No zresztą, dobra, nie chcę wchodzić tutaj, to są partie szachowe, bo już zaczynam się rozgadywać niepotrzebnie. No, chodzi mi o to, że po prostu jak ktoś ma już przegraną partię, to zaczyna czekać, albo może coś tam mu wypadło. No dobra, ok, no to tutaj jest mat na E6. Ok, lecimy z nowym przeciwnikiem. 942, E4, ale już te partie zaczynają wyglądać trochę lepiej. Widzę, że już pewniej tutaj zawodnicy sobie poczynają. Gramy D4, cały czas tutaj gambit szkocki będziemy stosować. Goniec C4, liczę na goniec B4. Wtedy C3 przywalimy. Może tak, wszystko można grać. Ojejku, jak ja uwielbiam te ruchy. H6, dobra, roszada i działamy. H6 jest ruchem bez sensu. No, przeciwnik bał się takiego posunięcia, a to w ogóle nie było w planach, bo tu zawsze skoczek E5 wszystko ładnie broni. I... atakuje na C4 i broni na F6. No dobrze. Klasycznie teraz. Jest roszada, wybijamy na D4. Proszę bardzo. Gramy proste szachy. Skoczek na C3. Ok. Wielkiej filozofii tutaj nie ma. F4. Może goniec F4. Dobra, tutaj sobie wracamy. Słabe teraz pole jest na D5. Słabe pole na D6. Oj! Ale misklik by był, ujojojojoj, ale by się działo. Za dużo klikania. Goniec na F4, wieża AD1, będziemy atakować sobie pionka D6. Ok, tak też zrobimy. Goniec F4, wieża tutaj wchodzi i będziemy kosić pionka. Proste szachy. Jak przeciwnik pozwala, to trzeba to wykorzystywać. Skoczek E8 może tego pionka obronić. Jeżeli to dostrzeże, to znaczy, że gość tutaj trochę zauważa. Oczywiście debiut pograł słabo. Ale to nieważne, tutaj już widzę, że jest jakaś harmonia w tych posunięciach. Dobra, bijemy pionkiem. Może być taki ruch, blokada, ale to wybijemy. Skoczek, wchodzi pionek dalej. Skoczek na C7, proszę bardzo. Druga wieża na E1. No to F3. Co on tutaj chciał tym gońcem poszaleć? Teraz ruch D6 grozi. I jest po gońcu. Goniec G6 to go hetman D2. A goniec dalej będzie w pułapce. Sorry, co ja gadam? Goniec G6 to hetman bije G6. Przecież tutaj jest związanie. To się teraz gość musi zdziwić. No właśnie. Typowe motywy, które też trzeba właśnie starać się zauważać. Dobra, gość poddał. Lecimy z kolejną partią. 970, super. Lecimy E4. Turcja. D5. Znowu te obrony skandynawskie tutaj grają. W porządku. Skoczek C3. Szach nastąpił. Szach mógł nastąpić. Ok, gramy gońcem. Może być goniec G4. Wtedy skoczkiem nie za bardzo. Teraz tak. Zawsze mieliśmy też ruch D4. Dobra. I D4. Straszymy. Straszymy D5. Poza tym goniec już jest wyprowadzony. Zauważyliście, że często hetman właśnie wychodzi, nawet w Skandynawie, czego nie polecam raczej grać czarnymi w ten sposób. O, i widełki. Zobaczcie, zagrałem sobie naturalne posunięcie i od razu grożą widły. No i teraz widły zadziałały. Jak zbije skoczek, to zbije skoczek. Będziemy kolejną groźbą tutaj przeciwnika straszyć. A jak nie, no to wybijemy skoczka, zrobimy ruszadę. Prosta rzecz, powtarzalna. Powtarzać, powtarzać, budować nawyki szachowe. Ja tu nie mówię, żeby zostać jakimś mistrzem, wiecie, arcymistrzem czy kimkolwiek, ale jeżeli ktoś lubi szachy i chce podnosić poziom swój, na jakiś tam, nie wiem, powiedzmy druga kategoria, pierwsza, no to myślę, że, czy trzecia, no każdy ma tam swoje ambicje, czy nawet nie chce kategorii podnosić, ale chce lepiej grać, no to na pewno te nawyki się przydadzą, warto stosować. Zresztą człowiek cały czas walczy z nawykami jakimiś, co nie, albo próbuje nabierać jakichś nawyków. Tu w ogóle grozi teraz mat na C7, żeby było śmiesznie. Hetman będzie bronił tych pól. Król będzie w pułapce. Aj, będzie ładnie. Poproszę jakieś G6. Poproszę G6. Czy zauważasz to, drogi przeciwniku? Zobaczymy. O, hetman bał się widełek, ale i tak dostaje mata. Chyba nie przewidział, że może być mat. Pewnie był zaskoczony. Kolejny zawodnik, 930. Proszę bardzo. E4, E5. Lecimy. Skoczek. No to co? Gambit słonia, żeby trochę zaostrzyć. Nie wiem, jak się go gra. Znam tylko dwa pierwsze ruchy. No to co? Bijemy. On bije. F5 i widełki. Znowu widełki. Festiwal widełek. No tak, no. E4. Jak hetman E2, to może gonię C7. No i figura więcej. Zobaczcie, jakie to czasem jest proste. Ok, tak można. Skoczkiem na razie to obronimy. Jeżeli będzie D3 podważenie, nie będzie. Tak, zagramy. To skoczek teraz musi uciekać. No to bije. I kolejna figura zdobyta. Gość chyba nie ogarnął. Za szybko zagrał. I roszada. I tutaj atakujemy za chwilę. I kolejny skoczek za chwilę wychodzi. No wychodzi skoczek, trzeba, mamy figurę, mamy dwie figury więcej, trzeba je aktywować. Nie ma się co szczypać. Hetman, tu jakieś próby, dobra, widzę to wszystko, może tak po prostu zagramy gońcem. Jeżeli zagra gońcem na H6 z próbą dania mata, to goniec G6 i goniec musi uciekać. Ładna zasłona, goniec tutaj dobrze trzyma, za chwilę gramy goniec D6, a jak goniec tutaj, to w ogóle skoczek H5. Ojojoj, ojojojojoj. Jeżeli bicie na C7, to chyba tu, Mam lepszy ruch. Hetman D7. Zobaczcie, że atakuje hetmana i potem atakuje tu. A hetman nie może nigdzie zagrać, żeby się połączyć dalej z gońcem. Czyli trzecia figura będzie zdobyta w tym momencie. A to ruch chyba pozbawiony sensu, bo tak? Jeżeli hetman ucieka na D6, to tam jest mat. Czuję, że tak będzie. Czuję, że tak będzie, panie kolego. Albo goniec, no to bez znaczenia. No i co? Ten odcinek i myślę, że w następnym odcinku już przekroczymy granicę 1000 punktów. No, gość tak, gość dostrzegł. Dobra. 951. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie komentarze i łapki w górę. Algorytmy to lubią. Przypominam o szachowo.pl. Macie 10% zniżki z kodem Pan Szachuś. Dzięki temu również wspieracie mnie, a Wy macie po prostu tańsze zakupy. Świetny sklep, polecam. I zapraszam na kolejny odcinek niebawem. Do zobaczenia. Cześć.